Dobra, byczki. Nie wiem, czy pamiętacie. Nie wiem, kto pamięta, kto nie pamięta. Ale w poprzednim, na poprzednim streamku odcinku był problem, bo kapelusz Mateusz zaginął. Co? Ciszej, please. Dobra, muzyka zaraz się skończy, byczki. Musi być głośno, żeby był klimacik. No. Musi być disco. A już się skończyła muzyka, już będzie trochę spokojniej. Chyba, tak mi się wydaje, że będzie spokojniej. Jak myślicie, będzie spokojniej? Wydaje mi się, że już teraz powinno być git. Jeśli chodzi o głośność i tak dalej. Czy właśnie strzeliłem w losowe miejsce? Tak, strzeliłem w losowe miejsce i właśnie muzyka jeszcze raz się odpali, ponieważ właśnie wczytał się save. A chciałem zobaczyć. Nie, strzały nie są takie głośne chyba. Dobra, to musicie jeszcze raz posłuchać muzyki. No. Ale możemy generalnie trochę muzykę ściszyć, co nie? Jeśli może faktycznie muzyka jest może trochę za głośna. Czy ona się nie podgłośniła w sumie? Może się podgłośniła w sumie. Ściszmy ją o takie 10. Będzie troszeczkę minimalnie ciszej. Tak gdzieś tak. Nie wiem, czy pamiętacie, ostatnio był taki bug, że rzuciłem coś takiego, zrobiłem. O. I potem kapelusz Mateusz zniknął. Myślisz, że teraz będzie tak pod znowu? Tego nie wiemy. Przekonamy się. Już niedługo. Ale na razie jest ten kapelusz Mateusz. A ostatnio pamiętamy, że zniknął. Więc trzymam kciuki, że teraz tak nie będzie. Ostrożnie. Niczym prawdziwy Bladeusz parkurowiec. Dobra, rzućmy tu pizzę. Jest tam nadal? Jest tam nadal. Jeszcze nie zniknął. To dobrze akurat. To bardzo dobrze. No i teraz musimy się jakoś dostać. No tam wyżej. Ostrożnie. Ej, co tu jest? Aż sprawdzę. To jest jakiś. Mało brakowało. Kurde, kto tu tyle nasrał tego gówna, co nie? Kto tu tyle nasrał? No tak się gramy w Black Mesa. No. I no i gitara siema jest, co nie? Dobra giera. O proszę, patrzcie, co znalazłem. Dobra, byczki, jest zajebiście. Dobra, tu jest taka bardzo, ale to bardzo, zobaczę, czy nie zniknęły. Nie, tym razem wszystko jest. To jest taka trudna zagadka, logiczna, że trzeba to najpierw rozwalić. I to trzeba rozwalić. I dopiero teraz możemy to przyzwać. O, i zobaczcie, teraz tybi to. Widzicie? A niby nie jestem mądry. Patrzcie, wziąłem sobie to. Jaki skok, dobra. I patrzcie, jestem, no i działa to. Patrzcie, jakie gówno znalazłem. Ja cię kręcę. No i są mi moi przyjaciele. Kapelusz Mateusz jest. I pizza, pepperoni, jakkolwiek miała na imię. Dobra, lecimy z tym koksem, łatwo. Nie no, muzyka nie może być tak cicho, bo będzie mi mega przykro. Muzyka musi być ściszona co najmniej o 5. O, tak będzie muzyka ściszona. Dobra, i lecimy dalej, byczki. Ale słodziak, no fajnie, fajną rzecz znalazłem, co nie? Pizza musi być. Dzień później na kanale Bladi. Torturował do swoich widzów przez 24. Wszyscy unsobowali, co? Hej, co tam u ciebie, byczku? O co chodzi? Zajmę się nimi! Tu, taktycznie! Patrzcie, co im robią te gówna. Latają jak popierdzielone. Umierajcie od moich mocy. Myk! Ale ładnie. Ładnie. Widziałeś, co zrobiłem? Ugotowałem ich na miazgę. I najlepsze jest to. Najlepsze jest to. Gra nie jest. Nie wiem, czasem nawet mam wrażenie, że. Gra jest jakby za cicho teraz? Sama gra? Czy mi się tego wydaje? Powiedz coś, byku. Ready when you are, Doc. Strasznie cicho mu gada, co nie? You're the boss. I'll hold the fort. Czy się nie zmieniła? Ogólnie się ustawienia głośności nie zmieniły? Dobra, generalnie pobawiłem się z tą głośnością, ale szczerze mówiąc to chyba nic nie dało. Co za beznadzieja. Jak można nie dać opcji głośności dialogu? Przecież to jest bez sensu. No, dobra, powiedzmy, że jest git. No, tutaj samochód buczy. Dobra, byczki, to tak, tak wygląda sytuacja. Mamy przyjaciela, kolejnego to jest... Nie, nie, to jest Tomasz, tak, Tomasz, wszędzie poznam Tomasza. Wiadomo, że naszym jedynym przyjacielem jest Sebastian, ale to jest akurat Tomasz. I mamy oczywiście tą super nową broń i idziemy dalej.
na przygody z pizzą, pepperoni oraz kapeluszem Mateuszem. Idziemy sobie dalej na przygody, na przygody, na przygody. Co nas spotka dziś? Bez głowy. To przekonamy się zaraz. Przygoda. A teraz taką pizzę zjadł. No, pizza, pepperoni, nic dziwnego. Hey, me and a buddy of mine were looking for some kind of weapons lockup around here. Well, at least till we got ambushed. With any luck, we're close to it. Co tam szepczesz do mnie, byczku? Co ty tam do mnie szepczesz? Jakieś głupoty ci cały czas w głowach. Dobra, nie wiem co on tam do mnie mówi, jedno jest pewne, idziemy dalej. O cholera, co to było? O, ja wiem co to było. To był dźwięk zabawy. I to zabawy wręcz doskonałej. Tą zabawę można rozwiązać tylko w taki sposób. Zabawką niespodzianką. Ale rąbło. No, łatwo. Dobra. Zabawa dopiero się zaczyna. Będzie się działo, byczku, więc przygotuj się na niesamowitą konfrontację. Będzie się dzisiaj działo. Oj, będzie. Dobra, strzelam do nich z ich własnej broni. Chyba zginęli. Wiesz, tak mi się przynajmniej wydaje. Kto do nas strzela? Dobra. Au, to boli. Dobra, musimy użyć niekonwencjonalnego sposobu. Kurde, za silni są. Nie mam jak ich pokonać, są zbyt potężni. Tu. Z jakiegoś powodu to jest za słabe. A powinno działać idealnie. Czemu to jest takie słabe, ja się pytam? Dobra, nie jest za głośno? Kurde, no nie, no zabili mnie, to jednak jest za słabe. I co, nie było za głośno? Czy było za głośno trochę? Możemy w sumie, wiecie co? Możemy w sumie wrócić do tych ustawień, jakie były wcześniej, bo one były sprawdzone chyba. A to było jakoś tak. Bo i tak się głośność nie zmieniła. Wiecie? Tak mi się wydaje. I tak się głośność nie zmieniła. A tu są sprawdzone przynajmniej. Tak mi się wydaje, że to są takie bardziej sprawdzone ustawienia. Dobra, idziemy dalej. No. Dobra, generalnie sprawa wygląda tak, że ta broń jest beznadziejna, więc nie będziemy z niej korzystać. O, latająca ważka! Widziałeś to? O nie. Ale wybuchnięto. Dobra, przeładuję, nie rób nic głupiego. O nie! To jest czołg! A zresztą, przecież ja mam granatnik. Surprise, motherfucker. No ale łatwo. Szkoda, że wcześniej ja to się przygotowałem. Łatwo. Dobra, gdzie te bałwany są? Gdzieś tutaj słyszałem, że biegały. A, gdzieś tam się biegają. Te bałwany to już chyba są ma... No co jest tu przed chwilą? Ach, tu jesteś, Mateuszu. Już myślałem, że mnie opuściłeś. Patrzcie na to i teraz będzie headshot. Headshot! Ładnie! Łatwo! Co to za Half-Life 3? No Half-Life 1, nie widzisz? Może dialogi nie są jakoś specjalnie regulowane. No, dialogi to są jakoś nieregulowane chyba wcale. Tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra, chyba wszyscy nie żyją. Dobrze, że mi trochę pomogłeś, Tomku. A teraz idziemy dalej. Przygoda nas czeka. Ach, myśleli, że jakiś czołg powstrzyma Gordona Freemana. To się grubo przeliczyli, nic nie powstrzyma Gordon Freemana. Taka jest prawda, Gordon Freeman jest niezatrzymany. Dobra, ale idziemy dalej, bo nie ma co tracić czasu. Musimy się dostać, że jak powiem, kopalnia soli w Wieliczce, która leży tuż koło... Znowu zapomniałem nazwy. Koło... No jak się nazywa ta miejscowość? Koło... Kraśnika! Sama się nie uratuje. Dobra. Nie, Wąchoc to całkowicie inny rejon Polski. Kopalnia soli w Wieliczce leży typowo koło Kraśnika. Dobra, sprawdzę co to przycisk robi. Nic. Chyba niczego nie ma ogólnie, tak sobie tu przyszedłem tylko zajrzeć, czy coś ciekawego jest. Ale chyba nie. W ogóle stary, co ty tam odwalasz? Czemu ty tu nie idziesz do mnie? Chodź, co ty robisz?
Roger that. Let's run like hell. No chodź. Co ty, pijany jesteś? Przestań się wygłupiać. Mamy miasto do spalenia, czy jakoś tak. No. Co, on idzie? Ej, gdzie on jest? Tomek? O co chodzi? O co chodzi, Tomek? O co chodzi? To ci przeszkadza? Nie, nie. No to chodź. Kawerujesz mnie? No właśnie, tędy się idzie. I teraz patrz. Tutaj po schodach, widzisz? Tutaj? O, tędy. No chodź, chodź. No właśnie, no właśnie. Więc nie wygłupiaj się, tylko chodź za mną po prostu, byczku. Uwaga, mam snajpera! O nie. Źle rzuciłem granat, ale przypał. O, już nie żyje. Dobra, to Tomek, chodź tu, już nie żyje, problem rozwiązany. Też słyszałem tych bałwanów, chyba tutaj są. Ajajaj, dostałem. Jeden leży. Tomek, pomóż mi, bo ja sam nie dam rady nim. Są zbyt inteligentni. Dobra, został jeden, Tomek, osłaniaj mnie. Kurde, dobrze, jak go ładnie zdjąłeś. Czy to jednak będą z ciebie ludzie, tak mi się wydaje, po zastanowieniu. Może jednak będą z ciebie ludzie, Tomku. Dobra, przeszukajmy teren. Może znajdziemy tutaj jakieś przydatne składniki. Ale tylko kserokopiarkę znaleźliśmy, dodatkowo dal systemu. No, niedobrze. No i starego Mercedesa. To już lepiej. Dobra, nie ma tu nic, oprócz jakiegoś martwego twojego przyjaciela, Tomek. Excuse me, nie musisz mnie za nic przepraszać, byku. Dobra, wychodźmy po naszych kolegów. Bo się pewnie zamartwiają, czemu nas tak długo nie ma. Co my tu mamy? Uuu, Pinek, subskrypcja 4 miesiące, czyli zapomniałem wyłączyć autosuba. No cóż, zdarza się. Nie zdarza się, tylko bardzo dobrze zrobiłeś. Tak to właśnie powinno wyglądać. Gdyby każdy brał z ciebie przykład i zapominał włączyć autosuba, byłbym milionerem. A tak, niestety nadal muszę żebrać o pieniądze. Czyli nic się nie zmieniło. No, ale dziękuję GG Chaciksy za 4 miesiące subskrypcji. To się szanuje. To się szanuje, byczki. O Boże, ale mnie wystraszyłeś. Kurde, kto ty jesteś? Bogdan! Ej, ale wiesz, że Tomka jeszcze był? Tomek był. Naprawdę. Ale surprise'a zrobiłeś. Bla, bla, bla. Dobra, idę po Tomka, bo wyobraź sobie, że Tomek gdzieś tu był i się zgubił, jak zwykle zresztą. Co ty odwalasz? Idziesz? Tomek! No, poczekaj chwilę, bo... Bo mój kolega jest tu pośledzony, no. Możesz chwilę poczekać. Byku, co to za miejsce jest? Wow, czy to będzie znaczy, że będzie jakaś... Jakaś epicka walka, która zmieni los tych historii? Czy ty właśnie... Więc zdałeś sobie sprawę, że wyskoczył ci bluescreen i twój komputer zresztą nie musi być podłączony do niczego, żeby był bluescreen na nim? Wiedziałeś o tym? You must be the guy the other scientist been talking about. No, dokładnie ja jestem ten. You sure pissed them soldiers off something fierce. Dobra, zaraz to zbiorę, ale ja się zastanawiam, czemu Tomek se jaja robi. Tomek, madafaka, co to odwalasz? O co chodzi, Tomek? Okay, why not? I didn't want to die alone anyway. Jo, nareszcie. Tomasz, nie wygłupiaj się, chodź. No, uff. Dobra, Tomasz jednak nie jest taki głupi, jak się wydawało. Dobra, pizza pepperoni. Mateusz, zagospodarujcie się. Tomek! Ach, stary dobry śmieszek. Helot Hare Plaga ukradł ci odcinek 2 złote. I co, coś ciekawego?
I'm gonna stick around here. See if I can't round up a posse with my radio. No way am I letting all that gear go to waste. To co, nie chcecie iść ze mną? Hey, thanks again for the backup back there. You saved my bacon. No nic, w takim razie chcą tu zostać z jakiegoś niewytłumaczalnego powodu. O kurde, jak jestem ładowany. Chyba nigdy w historii nie byłem tak załadowany we wszystko, co się tylko da. Byczki, no w tym momencie nie jestem pewien, ale oprócz zbroi to mam arsenał, pełen arsenał. Po prostu jestem załadowany. No, nie skłamałbym, jakbym powiedział, że jestem naładowany na fulla. Mam absolutnie wszystko. To będzie chyba niezła potyczka. No właśnie, nie zapomnij przeładować. W sumie racja. Powinienem przeładować, żeby zmieścić jeszcze dodatkowe miejsca. No, zapomniałem o przeładowaniu. Wszyscy wiedzą, że bez przeładowania się nie liczy. Tego się nie przeładowuje, no i tego też się już nie przeładowuje. Dobra, jeszcze raz możemy przejść w takim razie. Teraz już przeładowani. Ja cię kręcę, ale będzie potyczka chyba, co nie? Minimum 1 zł, jakim cudem to jest w ogóle ustawione na taką niską kwotę? Nie, no nie wierzę, chyba będę musiał to zaraz zmienić, bo to się w głowie nie mieści. No, powinno być od 5 zł. Dobra, nie byłbym sobą, miło was się poznało, Tomaszu i Bogdanie. Ale nie wiem czemu, ale zostawiać was tutaj samotnych? Pokażę ci prank. Co to było? Tak, Bogdan umarł, Tomaszu. Mam nadzieję, że jesteś zadowolony z tego, co się wydarzyło. To idziesz ze mną teraz? Dobra. W takim razie miłej zabawy Bogdana z Bogdanem. Ciekawe, kiedy się zorientuje, że nie żyje. Chyba nigdy się nie zorientuje. Będzie do końca żył w nieświadomości. Ale prank był dobry. Dobra, wychodzimy stąd. Zrobię jakiegoś takiego grubaśnego Stavixa i lecimy z tym koksem. Dobra, weźmy kapelusza. Dobra, i co? Aaaa! Naprawdę? Hello? No, to był mega śmieszny prank. Dobra, jeszcze raz. Pizza. Dobra, bo to nie będzie łatwe, bo to chyba trzeba... A, odrobinę... Dobra, poczekaj, bo to chyba trzeba iść tutaj. To przenieśmy najpierw ten pizzę. O, pomalutku. O nie, to trzeba wejść wyżej. Ajajaj, niedobrze, dobra. Dobra, pizza już jest tu w sumie. Dobra, to idziemy teraz po kapelusz. No niestety, od kiedy chodzę z moimi dwoma przyjaciółmi, przechodzenie gry nigdy nie było tak trudne. Uah! No. Od kiedy przechodzę z moimi dwoma przyjaciółmi, przechodzenie gry nigdy nie było tak przyjemne, chciałem oczywiście powiedzieć. I tak emocjonujące. Jak nigdy. Dobra, wchodźcie. Idźcie przodem. Jakby by uczaiło się tu jakaś... Nie wiem, jakieś niebezpieczeństwo. A biorąc patrząc na tego pana, czuję, że coś mogło tu być na rzeczy. Nawet popsuli kserokopiarkę. Wiele rzeczy mogę zrozumieć, ale żeby znęcać się nad biedną, nic nie znaczącą kserokopiarką. Oto gałgany. Dobra. Stary chwyt zastosuje granat. A może to lepiej byłoby zastosować w sumie? Chyba... To się nazywa prank. Dobra, nie wiem czy trafiło, szczerze mówiąc, ale chyba może. Dobra, pokaż się, cwaniaku. No i po robocie. Warto było niszczyć kserokopiarkę? 3 gocha gocha 3 złote. Sorry bloody, musiałem. Pozdrawiam 3 złote. Dobra, po wielu godzinach udało mi się odkryć, jak to zmienić. I teraz już 5-złotowe będą tylko z donaty chodzić. O, co to za ketchup na podłodze? No, dokąd on może prowadzić? Nie wiem, ale to zbadam. Wskakujemy tam. Miejsce wydaje się jakby trochę zdewastowane. Nawet nie ma lustra. Niczego się nie spodziewa. Idzie prank! Ale go sprankowałem ze złoma.
Leżeć! Ktoś jeszcze? Piku, piku? No, ale go sprankowałem, nie spodziewał się złomowania. Nieźle, dobra, byczki, idziemy. Nie ma czasu do stracenia. Nie wiem do końca, gdzie mam iść, ale chyba tam na dół gdzieś? Tutaj chyba jakiś parkour będzie trzeba wykonać, dobra. Prowizorycznie to zróbmy. Chyba na górę bardziej, co nie? Chyba tak. Chyba tu? Nie, nie tutaj. Dobra, zaczekaj, Mateusz. Bo ja tam doskoczę na chillku. O, patrzcie, jaki znajem parkurowiec. Ale tutaj oprócz tego to niczego chyba nie było. A biurka nie mogę. A mogę jednak, ale beka. Już rzuciłem biurko. O kurde, nie wiedziałem, że jestem taki silny. I taki potężny. Ale dobra, chyba tutaj się pokazało po zastanowieniu, że trzeba iść. Dobra, iść się tam ustaw. Idę po pizzę jeszcze. Pizzę nie zostawię, ale najpierw zobaczmy, co jest tutaj. Czy jest to absolutnie cokolwiek? A widzimy, że jest coś, co mi się przyda. Ojej! No i poza tym to nie ma nic już. Ogólnie gram na najwyższym poziomie trudności, a uwierzcie mi lub nie, ale nie czuć totalnie tego najwyższego poziomu trudności. Ja bym powiedział nawet, że poziom trudności jest na poziomie żałość. Tak bym nawet powiedział. Dobra, idziemy po pizzę. Pizza pepperoni! Chodź tutaj, wysrałaś się? Mam nadzieję, bo przed nami długa przygoda. No. Zagramy We Were Here Too z Patmazem, wszystko w swoim czasie. Byczki, mam tyle gier do przejścia, że nie wiem, kiedy ja to wszystko zrobię, a za niedługo wychodzi Cyberpunk, sami rozumiecie. Niedługo Cyberpunk, a jeszcze mam 10 tysięcy gier do przegrania. No. Dobra, nie ma się co denerwować. Dobra, biegiem. O nie. O nie. Surprise? Dobra, poczekam, jak się rozkręci trochę. Ale to było śmieszne. Dobre. Dobra, resztą się zajmą. To było śmieszkowe. Leżeć! O kurde, ile was tu nastrało. Dobra, po zastanowieniu trzeba przejść do innego. No i po robocie, uff. O nie, kolejny cwaniak, gdzie jest ta rakietnica? Łatwo. Dobra, masz tu za swoje. Ktoś jeszcze? Ooo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 
rzuci kamień. Myk, myk, rozprawiliśmy się z tymi biedakami. Widać, że nie wychowywali się w Wąchocku. Oj, widać, widać, że do Wąchocka im daleko. Kariona, co ty gadasz? Kariona już ukończyliśmy, bałwanku. Witam, o! Jest i pan Fox! Witam pana Foxika na moim streameczku. No, lecimy sobie dalej. Ha, o, jakieś rura. Przełączę. Chyba się nie da. Lecimy sobie dalej naszego Half-Life'a. Tutaj, jak zresztą widać, z pizzą, pepperoni oraz kapeluszem Mateuszem. Lecimy, lecimy. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Szybkie, szybkie przegląd. Niczego nie ma, lecimy dalej. Mateusz, to się ciebie też tyczy. O nie. A zresztą. Żegnaj, frajerze! O kurde, jaki twardziel. Twardziel jest. Na szczęście ja jestem, no, trochę większym twardzielem. Patrzcie, ta skrzynka mogła być moja, ale myślę, że nie ma sensu zdobywać wszystkiego kleci, bo prawda jest taka, że jestem dosyć dobrze obładowany pod względem amunicyjnym i ten. Gram na najwyższym poziomie trudności, ale w ogóle tego nie czuć. Zamknięte. Do czego to służy? O cholera. Chyba wiem do czego. A wow. Chyba się trochę spóźniłem. Gdzie jest trąbany? O, to już dałem. Au,
Dobra, nie mam wyboru. Na moc posępnego czerepu! Łatwo! Łatwo! Byczki, łatwiutko. O proszę, jak tutaj skitrane. No, amo weź i wsadź, co? Spokojnie, byczki. Wszystko jest opanowane. Jestem profesjonalistą. A widzicie, bo ten się dało wejść po schodach, a jak debil nie po schodach, tylko jak zwykle drogą taką bardziej tradycyjną. Dobra, zmieniamy jednak trasę, w drugą stronę idziemy. Idziemy jednak stamtąd, skąd wyjechał czołg. A Gordon Freeman i jego przygody. Kto by się tego spodziewał? Nikt by się tego nie spodziewał, byczki. Nikt, a nikt. Idziemy, idziemy, idziemy. I gdzie teraz? Chyba w prawo, bo to jest jedna droga, jaką widzę. Trochę OP ta bronka chyba. No, trochę OP, ale z drugiej strony, wiesz, no amunicji to na za dużo nie ma, bo tam trzeba ją naładować. No, generalnie robi siekę. Czołg? To żaden problem, byki. To wersja przedpremierowa Cyberpunka. Przecież każdy wie, że oryginał będzie 2077. To prawda. Tak naprawdę to jedna wielka mistyfikacja, że niedługo wychodzi Cyberpunk. Tak naprawdę dopiero w 2077. Oj, coś słyszałem. O nie. Zastanówmy się. Poczekaj, przeładuję. Łatwo. Dobra, właściwie powinienem do tego się dosiąść. Tu, z karabinku maszynowego! Nie wiem, gdzie strzelam, jest ich za dużo, rzucam granaty taktyczne. Granaty! Chyba zadziałały nawet. Łatwo. Mateusz, jest, dobra. Wszyscy na swoich miejscach. Dobra, idźcie pierwsi zbadać teren, czy jest czysto. Ja pójdę tuż za wami. Dobra, wiecie co, tu się jakiś długi saveik przyda. Doświadczenie powiedziało mi, że trzeba często zapisywać. O, ale jakiś parking podziemny tu chyba jest. Kurde. Ten, że tak powiem, intuicja podpowiada mi, że naciskanie tego to doskonały pomysł. Fallback! Ale rozpiździec. Dobra, to może tak, nie wiem, przeczekam. Albo zrzucę coś na ruszt. Żeby się tam z nimi pobawiły te. No ładnie. To są inteligentne robaki. Tam zaraz powinny zrobić porządek z kim trzeba. Przynajmniej teoretycznie. No ale jak nie, zawsze zostaje rewolwer. I kilka tradycyjnych headshot w głowę. Zawsze działa. Uuu, co nam się tu zalęgło? Grzybki! Chyba jakieś świeże zresztą. No. Siema blady, jak tam gierkowanie, dlaczego nie ma dzisiaj kipkowych ziomeczków? Dobre pytanie, idźcie ich zapytać, czemu dzisiaj się nie zebrali. No. Generalnie plan był taki, bo mamy tak zrobione w ekipie, że się zapisujemy na każdy dzień. No i wyobraźcie sobie, że na dzisiejsze nagrywki zapisały się 4 osoby, z czego potem przeposzły wszystkie na Rocket League'a. A na Monga ekipa się nie zebrała. A Rocket League'a, no nie wiem, jakoś tak średnio mi się chciało w Rocket League'a dzisiaj grać. Więc sobie troszeczkę stwierdziłem, no nie ma takiej opcji. Dobra, chyba wiem, którędy trzeba iść. Tak, chyba nie mamy wyjścia. Musimy skorzystać z tej super poduszki. Wow. Zaczekaj tu. Mateuszu, nie zostawię cię! Co to za dziwny dźwięk? Helikopter? O nie. O nie. To nie brzmiało za dobrze. Skorzystaliśmy z tej kosmicznej poduszki powietrznej. W ogóle to jest takie trochę... Mi się strasznie podoba. Bo to jest odświeżona wersja Black Mesa. Już widzę pewnie takie uproszczenia, że na przykład... W zwykłej części to mogłeś w każde miejsce tak naprawdę polecieć.
A tutaj ta poduszka ci trochę nakierowuje dokładnie, żebyś tu wylądował. Tak bezpieczniejsza gra jest, bo dużo mniej błędów można popełnić w tej grze. Tak luźno zauważyłem. No oczywiście, jak się okazuje, mogliśmy to zrobić schodami, bo wiadomo, nie dla chcącego nic trudnego. Nie wierzę. Znowu się spotykamy. Jeszcze mnie walu. Dawno nie spotkałem tego typu przeciwnika. Kto by przypuszczał, że jeszcze się spotkamy kiedykolwiek. A jednak. Oraz sprawdzę, czy coś jest na górze oprócz niskiej podłogi. O nie. Zmieniam zdanie, jest ich pełno. Chapajcie to. Ale was tu nasrało. Mogłem shotguna w sobie użyć, dawno nie strzelałem shotguna. O, dobra, wracamy po naszych towarzyszy. Dlaczego to wygląda jak Garry's Mod? Nie mam pojęcia. Prawdopodobnie twórcy, tworząc Half-Life'a, właśnie wzorowali się na Garry's Modzie. Kto wie, jaki mieli w tym cel? Mi się wydaje, że nikt tego nie wie. No. Ale widocznie tak musiało być. Bo Garry's Mod jest oparty na Half-Life, co? Nie, to właśnie Half-Life jest oparty na Garry's Mod. Wszyscy o tym wiedzą. Dobra, jednak musiałem tu pójść na górne piętro. To znaczy, że znowu muszę biec na dolne piętro po moich towarzyszy. Ja cię kręcę, to ja się nabiegam w tej grze. Dobra, chodźcie byczki, już znam drogę przynajmniej, więc już jest połowa ten problemów za nami. Dobra. Dobra, tylko wchodźcie szybciutko. No nikt nie mówił, że będzie przynoszenie ich łatwe będzie, ale jak sobie wziąłem już taki challenge, że zabiorę tą pizzę razem z kapeluszem na kraniec świata, to wiecie, no nie mogę teraz się poddać, jak jestem tak daleko. A Mateusz zresztą nie może mnie opuścić. Dobra, chyba tędy. Tak na zdrowy rozum. Niezły rozpiździec. Kurde, i we mnie? Macie za swoje. Dobra, rzućmy, nie wiem, może tam robaka jakiegoś taktycznego, rzućmy im. Rzućmy im robaka, zobaczymy co zrobią. Macie tu za swoje. No. Macie robaki i bawcie się. Co to ma być? Ja im zaraz dam, macie tutaj. A czym jak wam będzie miło? Macie tu robaki od serca. No. Zjedzcie go na kawałki. Nie wierzę, że ich pokonał. Te robaki są bezużyteczne. Dobra, ale teren wydaje się czysty. Dobra, skoczenie tutaj to lekkie ryzyko, ale wy jesteście bardziej odporni na ból. Tak więc Mateusz, idź zbadać teren, szybko. Pizza, ciebie, pepperoni, ciebie się tyczy, dokładnie to samo. Ach, jaka ta pizza będzie pyszna, jak w końcu postanowimy ją zjeść. Już widzę, jak Bloody biega wokół ostatniego bossa, rzuca w niego pizzą kapeluszem. Kto wie, czym jeszcze? O, pizzę właśnie, ja tą pizzę, nie wiem, czy wiecie, na samym końcu, no, w sumie nie wiem, gdzie poszedł Mateusz. Czarność puchy, nie. A wracając do tematu, to gdzie jest kapelusz właściwie? Tam jest pizza. A kapelusz gdzie? Na chwilę spuściłem z niego oczko i już go nie ma. Kapeluszu? Halo? Ach, jakby. Jest i pizza. Ten kapelusz jest nienormalny jakiś. Chwila. O, jesteś tutaj, dobra. Luz. Wyjaśnione. To razem jest 74,3 harnasia. Brzmi smakowicie, orzełów. Dobrze, że to policzyłeś, bo ta wiedza była mi potrzebna. O, co to jest za wejście? Nie wiem, sprawdzę to. Gdzie to prowadzi? Trochę niebezpiecznie tu wchodzić, bo tu jakby takie grzybki się... O nie. Trochę jakby grzybki się zalęgły jakieś. Ale w sumie... Kto? W sumie to nie jest przejście dalej przypadkiem? Cholera jasna.
Ale się tu gówno namnożyło. Jakaś wylęgarnia jest, cholera jasna! Sio! Jak to się mówi? Ciekawość to pierwszy krok do piekła, czy coś takiego. Po zastanowieniu, nie będziemy tu jednak chodzić. Te dziwnie wyglądające ziarnia i bardzo lepka powierzchnia sugeruje mi, że to nie jest najlepszy pomysł, żeby tu wchodzić. Oj, nie, byczku. Idziemy absolutnie w drugim kierunku. Ale apteczu nie wezmę. No, wylęgarnia główna chyba, a nie mroku. No, to są te takie, jakby to takie chrząszcze, to są te takie chrząszcze, bo nie wiem, czy wiecie, w Kraśniku właśnie to są, tak, to są komary kraśnickie po prostu. Komary, czy tam muchy, tak mniej więcej wyglądają. Nie, to są te kraśnickie wiewiórki, tak, wiewiórki kraśnickie. Tak właśnie w Kraśniku wyglądają. No, jest bardzo niebezpieczne. Jako, że Kraśnik jest tylko blisko fabryki soli w Wieliczce, znaczy kopalni soli w Wieliczce, dlatego w Wieliczce też jest pełno tych właśnie wiewiórek kraśnickich. No, niebezpieczne stworzenia. Trzeba na nie uważać. Dobra, chyba koniec tej pogawędki. Idziemy dalej, co nie, byczki? Tylko poczekaj, kapelusz mi uciekł. Idziemy dalej.